Hej, tutaj Justyna z kanału kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku zobaczycie bojowego wojownika. Będzie to Rafael z serii Wojownicze Żółwie Ninja. Figurka jest od firmy Playmates Toys, a przeznaczona dla dzieci od 4 roku życia. Wojownicze Żółwie Ninja to grupa 4 żółwi, które zostały poddane działaniu mutagenu, a przez co przeobraziły się w antropomorficzne istoty. Pod okiem swojego senseja, antropomorficznego szczura o imieniu Splinter, poznają one sztukę ninjutsu. Rafael, czyli żółw z czerwoną bandaną, jest impulsywny, waleczny i agresywny. Zawsze idzie własną drogą i prawie nigdy nie zgadza się z innymi. Walczy on za pomocą 2 sai. Muszę przyznać, że Rafael prezentuje się bardzo groźnie. Jest on żółwiem w kolorze ciemnozielonym, ma brązową skorupę. No i jak widzicie, mamy tutaj także inne elementy stroju, takie jak przepaska, czy też dodatkowe bandaże. W rękach trzyma on właśnie wspomniane wcześniej sai, czyli coś w rodzaju mieczy albo noży. Kiedy zbliżymy do siebie obie nogi, Rafael będzie wykonywał waleczne ruchy. Układ prawej ręki możemy nieco zmieniać, podobnie zresztą jak lewej, dzięki czemu Rafael za każdym razem może zadawać inne ciosy. Myślę, że Rafael z serii Bojowi Wojownicy przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom bajki o wojowniczych żółwiach ninja. Rafael wygląda naprawdę groźnie, wyposażony jest w swoje charakterystyczne miecze, a dodatkowo po ściśnięciu nóg będzie on wykonywał prawdziwie wojownicze ruchy. Myślę, że z tą figurką nie będziecie się nudzić. Ja oceniam ją na 3 gwiazdki, a Was zachęcam do lajkowania naszego kanału, do subskrybowania go, a także do komentowania i wyrażania Waszych opinii na temat figurki. Do zobaczenia!